Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka M-Food SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence SA, największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie. Po dwóch kwartałach mieliśmy około 70 milionów złotych przypadających na jednostkę dominującą. Po trzech kwartałach to wyszło ponad 110 milionów, więc mamy wzrost. Czynniki wpływające na wzrost, bo jest ich kilka. Pierwsze, wejście naszych gier na Oculusa, czyli przez 3R Games Steve Simulator, Cooking, który się u nas zapisał, Car Mechanic, i to miało wpływ. Drugie, dodatki do House Flippera konsolowego, który parę dni przed rozpoczęciem tego kwartału ukazał się w Game Passie i później był jego beneficjentem. Trzecie, Cooking Simulator w Game Passie oraz też sprzedaż jego dodatków, która skoczyła. Czwarte, wysoki stan dolara, kursu dolara, który udało mi się w miarę poprawnie, powiedzmy, wcelować, troszeczkę spekulacyjnie, ponieważ ustawiłem forwardy na 4,95 zł i główne sprzedaże, powiedzmy, dolara, który trzymałem w dużej części trzeciego kwartału, przypadły właśnie na te sprzedaże. Oczywiście nie można powiedzieć, że było to, tylko można powiedzieć po czasie, że było to dobre posunięcie, bo jeśli dolar by szedł na 5,50 czy 6 zł, tak by nie było. Na szczęście okazało się, że to górną, powiedzmy, częścią tego kursu u forwarda na 50 nie udało mi się ustanowić. Praktycznie na koniec trzeciego kwartału nasza baza walutowa z dużej zeszła na prawie zerową, a teraz obserwujemy, co będzie dalej. Więc dużo czynników, jeszcze sprzedaż back katalogu, poprawna sprzedaż na konsolach innych gier. No i cały czas coraz większy stosunek w naszym udziale jednak tych mniejszych spółek, bo trzeba powiedzieć, jest Playway i Frozen District, które dostarczają główne, powiedzmy, worki pieniędzy, ale też jest 18 spółek, które w następnych aktualnościach, które będą już w weekend, Playwaya przedstawia akcjonariuszom, które to 18 spółek ma ten też pozytywny wpływ na nasze wyniki finansowe. Analitycy, którzy do mnie dzwonili, byli informowani o tym, co może mieć wpływ. Dane publiczne o House Flipperze, który wychodzi na konsolę i wysokiej sprzedaży DLC-ków, pojawiały się na moim Twitterze. Informacje o forwardach też starałem się przekazywać publicznie, żeby inwestorzy, którzy na przykład nie lubią ruchów spekulacyjnych, mogli podejmować decyzję, czy ten Playway jest właściwy dla nich. Dobra sprzedaż czy Game Pass cookingowy były i to jak wszystko się ponakładało. Ale bez dwóch zdań, powiedzmy, ten dolar miał tu duże znaczenie, bo jeśli mówimy o dolarze, który jest wyprzedany praktycznie w dużej części z drugiego i trzeciego kwartału, w miarę w jednym z lepszych momentów, jakie mieliśmy do tej pory w historii, to miało wpływ. I tutaj, czy bym powiedział, że cały czas możemy mieć takie wpływy? Nie wiem, dużo będzie zależało od tego dolara. Tu udało się go, powiedzmy, dobrze ulokować. Trzeba powiedzieć, on był droższy 10% niż jest obecnie. Cały nawet drugi kwartał praktycznie nie było sprzedaży dolara poniżej 4,50, bo tam też forwardy robiłem 4,50, o których też informowałem rynek, co nie wszystkim od razu, trzeba powiedzieć, się podoba. Niektórzy chcieliby, żebym sprzedawał dolara na bieżąco i nie ryzykował, nie spekulował, w czym na pewno mają troszeczkę racji. Ale jednak to ja jestem prezesem, a nie komputerem, i podejmuję takie decyzje. Więc dużo te dodatkowe czynniki, w tym dolar, w tym na przykład lokaty, gdzie w trzeci kwartał wykazujemy już, mimo wypłaty 127 milionów w lipcu, już końcem września wykazaliśmy chyba około 93 milionów złotych na lokatach, co też zarabia, bo te lokaty są z reguły uprocentowane około 7% i są kapitalizowane na koniec każdego okresu. Więc można powiedzieć, narastająco te wszystkie elementy dały dobry wynik. Czy taki dolar będzie na koniec czwartego kwartału? Tego nikt nie wie. Czy znowu uda mi się wykorzystać siłę tego dolara? Trudno powiedzieć. Może się uda, a może nie. Dużo będzie zależało od dolara, bez dwóch zdań.
Jesteśmy też przy kilka dni temu po premierze dodatku do House Flippera konsolowego, który, biorąc pod uwagę, że jest na Game Passie, może zaliczyć dobrą sprzedaż. Już wykazał w 4 dni z pierwszymi wskaźnikami 8,5% powiedzmy sprzedaży Gardena, który był 12 miesięcy, też zaliczając Game Passa w sobie. Później, jeśli by spojrzeć na aktualności moje, jak dużo mamy mniejszych premier, które w pewnym momencie zaczynają się robić takimi kulkami pieniędzy, czyli na przykład Game Incubator, Free Minds, spółki nie, Game Boom VR, nie pokazujące się na piedestale, a jednak później dorzucające w konsolidacji 1,2 czy 3, one na pewno są potrzebne, mimo że wydają mniejsze gry, to jakby zobaczyć teraz właśnie, aktualizowałem powiedzmy taki plan dla inwestorów, to na 2 tygodnie od 30 listopada mamy chyba z 11 terminów zajętych premierami, pokazami nowych gier, które pokazujemy pierwszy, DLC-kami, wydaniami konsolowymi, więc nie są to rzeczy widoczne, bo w czwartym kwartale nie wydajemy ważnych rzeczy, ale zobaczymy. Dolar będzie miał wpływ, ale też może mieć i wpływ negatywny, jeśli na przykład spadnie nam na 4 złote, a ja teraz tego dolara nie sprzedaję, to wręcz można powiedzieć, trudno powiedzieć, gdzie będziemy, ale o spadkach chyba znaczących dolara jeszcze dzisiaj, ja bym powiedział, nie wspominał za dużo. Analitycy sami nie są zgodni, czy on będzie rósł, czy spadał. Ja też nie jestem, a ja z kolei buduję sobie jeszcze chwilowo tą bazę dolarową, więc zobaczymy. Na pewno ten trzeci kwartał był ciekawy, i Oculus, i te Game Passy, które wspomogły, i ten dolar, wiele rzeczy się nałożyło. Nie wszyscy analitycy wiedzieli, kiedy ja tak naprawdę sprzedałem, bo ja mogę poinformować, że stawiam forwarda, ale analitycy nie wiedzą, jaką dużą część i jak długo te pieniądze trzymałem, żeby teraz to sprzedać. I możliwość powtórzenia takiego tematu w czwartym kwartale istnieje, ale no, czy ona się zdarzy, tego nie wiemy. I tym razem pewnie analitycy już będą dużo bardziej mnie dokładnie o to pytali, kiedy, ale ja i tak nie będę mógł im na to odpowiedzieć, więc pewnie zawsze różnice moje z analitykami będą się pojawiały, chociaż no, w tym wypadku no, trzeba policzyć, że Oculus, jak delikatnie liczyłem, no to obrót na Oculusie w samym trzecim kwartale to były miliony złotych. Same właśnie te Game Passowe tematy, które poruszyły też DLC-ki, same wpływy z Game Passa też były znaczące, więc zobaczymy, jak się czwarty kwartał zakończy. My robimy swoje ziarnko do ziarnka, dywidendę zbieramy. Partnerem programu była spółka M-Food SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence SA, największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie.